Pani Barbaro, tak na początek, żeby nasze słuchaczki, widzki, czytelniczki wiedziały, dlaczego my się spotykamy i dlaczego my ze sobą rozmawiamy, gdyby mogła Pani powiedzieć, co, jakie wydarzenia z Pani życia sprawiły, że my dziś rozmawiamy w kontekście niepełnosprawności? Wydarzenia, oj, to za dużo powiedziane. Wydarzenie było jedno, się wzięłam, pojawiłam na tym świecie, a wraz ze mną pojawiło się mózgowe porażenie dziecięce. I sobie już tak drepczemy razem te 38 lat. Jak pani wspomina te swoje pierwsze lata życia, takie świadome już, i to, co pani musiała jako dziecko przejść, zrobić, żeby dziś być osobą funkcjonującą prawnie i samodzielnie? Wspominam źle pobyt w szpitalu, natomiast do momentu, kiedy trafiłam do szpitala, miałam 5 lat, nie wspominam tego jako coś złego. Wręcz przeciwnie, uważałam, że wszystkie dzieci mają swojego rehabilitanta i że jest to jak najbardziej normalne, że przychodzi taki pan, bo ja go panem nazywam, i ćwiczy ze mną i każde dziecko tak ma. I nie pamiętam tego momentu, kiedy dotarło do mnie, że jestem inna. Gdzieś to przeszło tak bardzo płynnie. Natomiast traumę, rzeczywiście to, co miałam, to miałam traumę szpitala, ponieważ jak ja miałam operację w wieku około 5 lat, no to dzieci szły same do szpitala. Więc ja jedynaczka, wykochana przez najbliższych, trafiłam na 3 miesiące do piekła, w którym nikt się mną nie zajmował. Ja byłam dzieckiem nieumiejącym samodzielnie się poruszać, czyli położono mnie w łóżku i ja w tym łóżku spędzałam cały dzień. To były czasy, kiedy do szpitala szło się dużo wcześniej i leżało się z dzisiejszego punktu widzenia nie wiadomo po co i na co. Najlepiej z tego okresu wspominam okres po operacji, bo byliśmy na takiej małej salce, gdzie była jedna opiekunka, która nam czytała bajki. Mimo że tam najbardziej bolało, to było najsympatyczniej, bo ona się nami zajmowała. Potem na trochę wróciłam do domu i z dziecka, które było radosne, roześmiane, ja się przestałam odzywać. Dzisiaj, będąc psychologiem, wiem, że miałam już drugi stopień choroby sierotej, czyli szpitalnej. Natomiast no, udało się jakoś to odkręcić poprzez moją siostrę cioteczną, która się ze mną zaczęła bawić i rozmawiać. No już druga część pobytu była troszkę lepsza, bo to już była rehabilitacja. Natomiast ja byłam nauczona rehabilitacji codziennej, godzinnej, gdzie tłumaczono mi, co się robi. Mama mi obiecała, że mnie zabierze z tego koszmaru, jak stanę na nogi, ja do tego dążyłam. Natomiast tam był taki zwyczaj, że się ćwiczy tylko 20 minut i bardzo niewiele. W związku z tym moja rehabilitantka mnie nie lubiła, bo ja chciałam ćwiczyć i dość głośno to mówiłam. Mówi pani o tym, że mama pani obiecała, że zabierze panią z koszmaru. Czy dzisiaj jako dorosła osoba, jako psycholog, widzi pani, jaką rolę w tym pani procesie odegrali rodzice, jakie było ich miejsce i ocenia to inaczej niż jako dziecko? To znaczy, nie oceniam tego inaczej, ja zawsze doceniałam to, co robiła moja mama. I to, co nadal robi, to, że zawsze była przy mnie, to, że rodzinę mamy mogłam zawsze liczyć, to, że byłam traktowana jak normalne dziecko, które się wszędzie zabiera, któremu się wszędzie pokazuje wszystko i jak gdzieś idziemy, to idziemy. Wszyscy, nigdy nie było tak, żebym gdzieś zostawała, bo się nie da i nie było tak, że ktoś miał prawo nie chcieć mnie tam przyjąć. Po prostu szliśmy wszyscy razem. I jakby z tamtego punktu widzenia i z tego widzę to tak samo. Skąd pani czerpała siłę? I tak jak pani mówi, na to, żeby jako dziecko chcieć ćwiczyć więcej, i później jako dorosły człowiek, żeby się nie poddać, żeby nie stwierdzić, jestem jaka jestem, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Jestem jaka jestem, pewnych rzeczy nie przeskoczę, to prawda, i bardzo często tak uważam, że ja już nie mam znaczy, że to już jest to, co ja mogłam osiągnąć, ale nigdy nie chcę stracić tego, co osiągnęłam, a przy mojej chorobie, jeżeli spocznę na laurach, i nie będę ćwiczyć, i nie będę o siebie dbać,
to stracę to, co wypracowałam ja, gdzieś tak świadomie od 5-7 roku życia i to włożono we mnie od małego, a za dużo ludzi we mnie zainwestowało, żebym mogła tak po prostu to gdzieś tam zaprzepaścić. Dziś jest pani psychologiem, wspiera pani ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Mhm. Gdyby do pani przyszła mama z ciężarem, że tak to nazwę, dziecka z porażeniem mózgowym, co by pani powiedziała takiej osobie tak na początek, na dodanie siły? Że ma prawo być bezsilna. Że ma prawo po pierwsze nie dbać o dziecko, tylko zadbać o siebie i samej popatrzeć na to, co ona zyskała, ale przede wszystkim co straciła, mając takie dziecko. Żeby nauczyła się rozmawiać ze sobą i o sobie. Zadbać o własne potrzeby, o własne granice, bo tylko wtedy tak naprawdę będzie w stanie zadbać i nauczyć swoje dziecko dbania o swoje potrzeby i swoje granice. Bo niezależnie od tego, w jakim stanie było by to dziecko, w jaki sposób komunikuje swoje potrzeby. Czasami jest bardzo trudno odgadnąć, w jaki sposób to robi, ale żeby móc to zrobić, przede wszystkim trzeba rozumieć siebie. Niepełnosprawność jest jedną z wielu traum, które mogą nas spotkać, natomiast takie mamy mają ze sobą wiele doświadczeń związanych nie tylko z niepełnosprawnością swoich dzieci, ale także z przeżyciami, które były przed ich narodzeniem lub dzieją się w trakcie, więc ja bardzo żałuję, że u nas nie ma mowy o tym, że opiekujemy się przede wszystkim na początku rodzicami, na równi z dzieckiem lub na równi też z jego rodzeństwem, bo trauma niepełnosprawności jest traumą do przepracowania i do przeorganizowania świata, ale trzeba mieć świadomość, że to są wzloty i upadki, że są lepsze i gorsze chwile, że są kryzysy, że są regresy, że różne rzeczy mogą się pojawić i to nie tylko te dobre, ale i te złe. I jeśli one się pojawiają, to nie tylko walka ma miejsce, ale także miejsce na smutek, na płacz, na złość, na agresję. Oczywiście nie do dziecka i nie do kogoś, ale do tego losu. Jeżeli my te emocje zostawimy w sobie, to one się kiedyś odezwą, czy pod postacią agresji wobec dziecka, takiej nieświadomej, czy w postaci tego, że nie dogadamy się z mężem, czy w postaci tego, że przyjdzie pani depresja, jak to niektóre mamy mówią, one gdzieś wrócą. Gdzie, kiedy? Nie wiemy, ale jedno jest pewne, że wrócą. Z takiej dzisiejszej perspektywy, czego najbardziej potrzeba osobom wspierającym osoby niepełnosprawne? Tak systemowo, ale też czysto po ludzku. Czysto po ludzku dania sobie przestrzeni na emocje i na normalność. To, że jesteśmy niepełnosprawni, to, że opiekujemy się kimś niepełnosprawnym, to nie znaczy, że jesteśmy siłaczami. Dla mnie to znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy mają pewien problem, który trzeba zorganizować, ale to nie jest coś, co ma sprawić, że będę żyć gorzej, będę żyć inaczej, wszystko się zmieni. Ale w tym inaczej mogę dbać o to, żeby to było jak najbardziej normalne. Mogę mieć różne rzeczy zamiast, to ja je wybieram. Bo tak naprawdę mając zdrowe dziecko też się rezygnuje z wielu rzeczy. Tylko nie jest to tak bardzo nagłośnione jak w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Bo pytałam też o kwestię systemową. To jest tak, że mamy w tej chwili na tyle sprawny system wsparcia osób niepełnosprawnych, że gdyby wiedziały i chciały, to mają z czego korzystać. Ja czasem spotykam się z takimi opiniami, że pewne mechanizmy i narzędzia są, tylko... Są, ale są poukrywane, co świadczy o tym, że ten system nie jest sprawny. Natomiast pewnych rzeczy my jako osoby będące w kryzysie nie jesteśmy świadome. Natomiast
ten tak zwany system, czyli ludzie, bo system to ludzie są, to jakby ukrywanie się za systemem jest taką piękną wydmuszką, ale ludzie, którzy są, powinni mieć świadomość, że pewne rzeczy nawet powinno się w jakiś sposób wymusić. Czyli chociażby spotkania z psychologiem w pewnych okresach czasu, kiedy wiadomo, że następuje kryzys diagnozy, gdzie następują pewne spadki, pewne problemy wynikające z różnych rzeczy, rodzic potrzebuje wsparcia. I to nie jest złe, to nie jest dobre, to jest po prostu ludzkie. Bo my przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Słucham pani i widzę panią jako aktywną zawodowo kobietę, która przeszła pełną ścieżkę edukacji. Edukacji, która często jest osobą niepełnosprawnym, ograniczana, albo też kończy się okres edukacji i zaczyna się etap nie wiadomo co z niepełnosprawnym zrobić, bo nie ma miejsc pracy, bo jest... Pani sobie to miejsce pracy zorganizowała sama, czy jak wyglądała ta pani ścieżka zawodowa? Ja byłam zawsze w szkole masowej, tak jak moi zdrowi koledzy. I swoją niepełnosprawność najbardziej odczułam na rynku pracy. Początkowo pracowałam na etacie i pracowałam w szpitalu. Natomiast wtedy, kiedy musiałam stamtąd odejść, powstała próżnia, z którą trzeba było coś zrobić. No i suma summarum po prostu stanęło na tym, że założyłam własną firmę. I tutaj pomogła mi pandemia, ponieważ w tym momencie bardzo powszechne stały się praca online i ludzie zaczęli tego szukać. I dlatego ja teraz mam więcej pracy i mogę się bardziej realizować. Natomiast jeśli chodzi o system wsparcia w pracy, dla mnie jest on niewystarczający. Paradoksalnie największe, najbardziej wspierający jest dla osób, które decydują się na samozatrudnienie. Widzi pani jakieś wyjście z tej sytuacji? Pani jako osoba niepełnosprawna, gdyby mogła pójść teraz do włodarzy miasta, państwa i powiedzieć, co możecie zrobić? Bardzo proste. Wyedukować, znaczy proste, banalne niby dla mnie, ale bardzo trudne. Po pierwsze trzeba pracować nad świadomością niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów, bez względu na czas powstania niepełnosprawności. Że pracowanie nie zabiera świadczeń, że posiadanie renty nie może być szczytem naszych marzeń i mimo to możemy się rozwijać, ale to też powinno być zmienione, ponieważ mając rentę socjalną, mam narzuconą ilość, sumę pieniędzy, do której mogę dorobić. No i to też jest ograniczenie i sprawia, że czujemy się z tym źle, dlatego że przekraczając tą sumę musimy oddać. Ja rozumiem, że ja nie mogę zarabiać 50 tysięcy i dostawać renty. Znaczy przesadziłam już tą sumą, ale chciałam pokazać, że to nie o to chodzi. Powinna być suma, po której ja tracę złotówkę za złotówkę. Bo mnie się opłaca zarobić do 3 tysiące z kawałkiem i potem jest dziura. I potem dopiero opłaca mi się zarobić więcej niż 6 tysięcy. Tak mniej więcej to trzeba by dokładnie policzyć. W związku z tym jest to bardzo trudne i przykre, że ja się nie mogę rozwijać, że ja muszę tak manipulować swoją pracą, żeby się zmieścić w tym limicie. Pani Barbaro, jest coś, o co ja nie zapytałam, takie bardzo ważne dla pani i jako osoby niepełnosprawnej i jako pełnoprawnego uczestnika życia publicznego i społecznego i jako dla psychologa, jako dla kobiety. No właśnie to, że jesteśmy kobietami, że niepełnosprawność nie odbiera nam płci i nie odbiera nam naszych potrzeb, naszych marzeń. Ona je modyfikuje, bo zdajemy sobie, znaczy pewnych rzeczy nie możemy mieć, z pewnych rzeczy możliwe, że musimy zrezygnować albo je zmodyfikować, ale po to, żebyśmy były szczęśliwe. Jako kobiety czy jako mężczyźni, po pierwsze musimy rozumieć, co się dzieje w naszym ciele. Czyli podstawą jest wychowanie seksualne, którego nie tylko brakuje wśród zdrowych nastolatków, ale przede wszystkim wśród nastolatków z niepełnosprawnościami. I to ciągnie za sobą bardzo wiele problemów. Pierwszym z nich jest przemoc seksualna, na którą niepełnosprawni są dużo bardziej narażeni niż wszyscy zdrowi. Dlatego, że oni nie są
świadomi zagrożenia, które wynika. Za tym idą niechciane ciąże. Ciąże, które u części osób zagrażają życiu, albo na przykład mogą prowadzić do tego, że choroby genetyczne będą w następnym pokoleniu i pozostaje pytanie, kto się zajmie tym dzieckiem kolejnym. Więc tutaj jest decyzja, którą ma podjąć kobieta. Ja nie mówię, że ma nie mieć dziecka, ale one mają podjąć świadomie. Więc nie mając tych narzędzi, którymi jest wiedza, ona tej świadomej decyzji nie jest w stanie podjąć. To jest również świadomość o tym, że musimy się badać. Niepełnosprawność nie sprawia, że nowotwory dróg rodnych, kobiecych, męskich się nie pojawiają. Absolutnie nie. Niepełnosprawność sprawia, że one się pojawiają, bo są wykryte z o wiele za późno z tekstem. No przecież ona jest niepełnosprawna, nie uprawia seksu. No to jak może mieć nowotwór dróg rodnych? Może mieć. Poza tym nierozumienie tego, że dojrzewamy, powoduje jeszcze większą frustrację. Naraża na bardzo wiele rzeczy, na eksperymentowanie i na pewne zachowania, za które można być karanym, ale my nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Mamy prawo być dorośli. Ja chyba najbardziej na świecie nie lubię tego stwierdzenia dorosłe, niepełnosprawne dzieci. Osoba, która kończy 18 lat, niezależnie od tego, w jakim jest stanie psychicznym czy fizycznym, według prawa jest osobą dorosłą i możliwe, że nie jest w stanie decydować o sobie, o swoim leczeniu, ale to ona jest podmiotem, a nie przedmiotem wszelkiego typu procesów. Więc nawet jeżeli to rozumienie jest niewielkie, powinniśmy poświęcać czas na to, żeby zrozumieć, dlaczego coś nas boli, co się będzie działo. Jest takie zdanie w raporcie dotyczącym dostępności gabinetów ginekologicznych. Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, ja go nie przytoczę, chodzi o to, że była u lekarza, lekarz wszystko powiedział opiekunce. Ale przecież to w jej ciało będzie włożona ta, tam były kapsułki dopochwowe, więc to w jej ciele znajdą się te kapsułki. Ona ma rozumieć, po co to jest. Ona ma prawo być bardziej zdenerwowana. W momencie, kiedy trafi na oddział szpitalny, ma prawo mieć tą maskotkę. Teoretycznie nikt się tego nie spodziewa. A poza tym, jak ktoś jest w normie intelektualnej, to lekarz powinien rozmawiać z taką osobą, a nie gdzieś tam daleko szukać opiekuna, z którym może rozmawiać. Ja się wielokrotnie z tym spotykam i bardzo często, jak wejdę do gabinetu, to moim pierwszym słowem jest, że jestem psychologiem, żeby jakby zmusić lekarza do tego, żeby spojrzał na mnie, na tą, nie poprzez pryzmat mojej niepełnosprawności, tylko poprzez pryzmat tego, kim jestem i co osiągnęłam. I dopiero wtedy możemy rozmawiać o tym, co mi jest i czego potrzebuję. I z tymi rzeczami chyba w największym stopniu się musimy mierzyć i na tym mi chyba najbardziej zależało, na tym, żeby uszanować moją kobiecość, moje prawo do bycia z kimś, do posiadania własnej rodziny lub nie, ale to ma być moja decyzja, a nie decyzja moich opiekunów, chociaż dla nich to jest łatwiejsze. I ja to też w pełni rozumiem, dlatego w tym przypadku edukacja powinna iść dwutorowo, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla ich opiekunów. Bo to nie jest to, że oni to robią specjalnie. Oni są w tym wychowani i im to jest wtłaczane poprzez ten tak zwany system. I dopóki nie będziemy na to reagować, nie będziemy o tym głośno mówić, dopóty i na rynku pracy zupełnie niewielu z nas będzie miało odwagę się pokazywać. To jeszcze na koniec, jakby odnosząc się do tego, co pani powiedziała, czy pani dostrzega zmianę w społeczeństwie, zmianę w podejściu ludzi dookoła, do osób niepełnosprawnych? Zmiany społeczne są i one też idą w dobrym i złym kierunku. Dla mnie najtrudniejsze jest to, że nasz system opiera się na wsparciu pod jednym warunkiem, że decydujesz się żyć na niskim poziomie ekonomicznym. Jeżeli chcesz się rozwijać, niezależnie czy jesteś osobą z niepełnosprawnością czy opiekunem,
musisz wtedy żyć poza systemem, a poza systemem jest bardzo trudno żyć. Więc myślę, że to jest pierwsze do zmiany. To, że jesteś aktywny zawodowo, czy jako opiekun, czy jako osoba z niepełnosprawnością i po prostu chcesz normalnie żyć, to nie powinno być karane, ale powinno być nagradzane chociażby tą słynną zasadą złotówka za złotówkę. Wtedy realnie by się zobaczyło, że warto robić coś więcej niż tylko i wyłącznie siedzieć w domu. Natomiast system zmienił się na przykład na tyle dobrze, że mamy teraz lepszy dostęp do rehabilitacji, przynajmniej w dużych miastach. I to jest na plus. Dla mnie brakuje też mówienia o tym, że niepełnosprawność nie jest końcem życia. Że można siebie zaakceptować i mimo, że tak jak żeśmy na początku mówiły, że są rzeczy w tym systemie, które są fajne, albo o nich nie wiemy, albo są źle pokazywane. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wywiad. Więcej ciekawych materiałów możesz znaleźć na www.kobietyimoc.com. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy.